Ola Koźlek, a ze mną zwycięzcy Ambron. Cześć. I Dominik Skóra. Cześć wszystkim! Dobra. Dosyć bardzo emocjonująca walka i spontaniczna. Daliście naprawdę widowisko niesamowite. Jak wy się czujecie po wygranej? Jak to po wygranej? Czyli czujemy się na pewno dobrze? Czuję się fenomenalnie. Pomimo, że ta walka wyglądała całkowicie inaczej niż jak myśleliśmy, pokazaliśmy, że potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji, zrobiliśmy dobry team play i nie daliśmy się tym sterydziarzom. Wiesz co, na początku, zanim to miało się odbyć 2 na 2, gdy mieliśmy bić się na 1 na 1, federacja mówi, chodźcie coś zmienimy, dajmy ludziom coś, czego jeszcze nie widzieli. Myśleliśmy, że to będzie ustawka 2 na 2. Nie, ustawki już były, zróbmy na zasadach WWE. Mówimy, jakie WWE? Jeżeli jeden skończył swój pojedynek, bije się z drugim przeciwnikiem, ale można zrobić wymiankę poprzez klepnięcie. No i mówimy tak, dobra, okej, ludzie chcą widzieć tą wymiankę. Jak zrobić tą wymiankę? No bo każdy, nie ukrywajmy, jest pazerny też na nokaut, no bo każdy chyba raczej chciał, kto by nie chciał zrobić dwóch na przykład nokautów, ale zrobić tą wymiankę, czyli naprawdę, wiesz, gdzieś tam podejść do tego neutralnego narożnika, klepnąć się, mój człowiek z teamu bije już teraz mojego oponenta, coś naprawdę innego, dziwnego, co ludzie chcieli zobaczyć. Uważam, że spełniliśmy oczekiwania federacji w 101% i daliśmy to, co federacja miała w zamyśle. No myślę, że no niesamowite widowisko, a mnie zastanawiało to, bo twoim przeciwnikiem był Hellboy, a patrzę na telewizor i ty leżysz z Hellboyem na macie. Jak to do tego doszło? Wiesz co, oni sobie wymyślili taki plan, że Hellboy wleci we mnie. Nie wiem czemu, może mieli nadzieję, że on mnie jakoś podda, jakoś mnie złapie jakimś cepem. Jak ja zobaczyłem, że Hellboy nagle jest przeciwko nie, a nie bez, jakoś się wymienili, stwierdziłem, nie, ja nie chcę przyjąć tego ciosu na głowę, schodzę mu w nogi od razu. Wywaliłem go, raz wstał, przytrzymałem go do siatki, drugi raz go wywaliłem, byłem już w dosiadzie, już chciałem iść po jakieś duszenie, dźwignię lub ubicie i nagle sędzia mówi do mnie, że wstajemy. A co się stało? A, bestia padł, ale czemu on mnie podnosi, nie? Mówię, dobra, Ambro, zmieńmy się, bo trochę się spompowałem. I mówię, kurczę, Ambro przytrzyma trochę, albo z nim wygra, a jak nie wygra, to ja wchodzę i kończę dzieło. I tak to wyszło, to jest po prostu szalone, jak ja się tam czułem. Pierwsza walka i emocje w pierwszej walce to nic do tego, jak teraz czułem na walce 2 na 2. Naprawdę pojebane przeżycie. No. Pierwsza moja myśl, jak Dominik do mnie podszedł, mówi, Ambros, zmień mnie. I ja mówię, ale mega, kurde, jak poddam na przykład drugiego, ale będzie fajnie. Ale z drugiej strony mówię tak, a co z Dominikiem? A gdzie ta zmiana? To była ta zmiana? Nie, to nie była ta zmiana, co ludzie chcieli, że się wymieniamy, gdy jesteśmy na przykład, nie wiem, spompowani trochę. Nie, mówię, niech się dzieje więcej, niech się dzieje więcej. No akurat, nie wiem, jak to się stało, już nie pamiętam. Był parter. Ja już prawie sweepnąłem Grześka, ale mówię, o kurde, trochę przypompowany, trochę zmęczony, mówię, daleko jest? Patrzę niedaleko, mówię, rękę wyciągnę, nie, nie da rady, bo on mi strącił tą rękę, to mówię dupą, trochę dupą się podsunę i mówię, dotknąłem i mówię, ale numer. Ja wjeżdżam po prostu, ile sił, już wiedziałem, po pierwszym ciosie się widziałem, że mroczki przed oczami i bije. Długo musiałem go bić, serio się zmęczyłem. Ja uważam, że to było właśnie to, co miało być. No właśnie, bo jakby na twojej twarzy pojawiła się krew właśnie z łuku brywowego i ja myślałam, że to przez to jakby ten tutaj zakończyli i dlatego wszedł Dominik, a czyli wy się po prostu zamieniliście. My się klepnęliśmy i zamieniliśmy. Mhm. Ty patrzyłeś na to, jak Dominik sobie radzi z Hellboyem, bo jednak on gabarytowo był większy, silniejszy teoretycznie, a Dominik go tak naprawdę ubił bardzo łatwo. On szybko był spompowany tak naprawdę, więc ja też już byłem bliski słupnięcia Hellboya i zapewne tak by się stało, gdybym próbował się z nim bić, a nie próbował dupą się tam wiercić i jak glizda trochę uciekać w stronę Dominika, żeby zrobić tą podmiankę. Nie, ale ja uważam, że fajnie wyszło. Że... Przykład prawdziwego teamu, że nie za wszelką cenę tylko do jeden. Doprawdy, sorry, jestem mega ci wdzięczny, że mogliśmy to razem zrobić. Zajebista przygoda. Super. A jeszcze wracając, bo ty jak... już pozwoliłeś Dominikowi wejść za ciebie, to Hellboy jak się podnosił, on od razu jakby został w sumie już sprowadzony znowu na ziemię i to była kwestia tego, że jakby mu nie pozwoliliście wstać, czy jakby na takiej zasadzie jakby Nie, to było tak, że sędzia mówi, zmiana bi.
Ja mówię, mogę bić? A on był gdzieś w takiej pozycji, wiesz, z kolana. Ja mówię, wchodzę pewną pizdą, po prostu tak, nie? Walka miała się jakby po zmianie, po klepnięciu, nie być przerywana, tylko ma być od razu walka. Więc tak naprawdę można było nawet po klepnięciu uderzyć z partyzanta, z boku, z tyłu. Nieważne, ważne, żeby było to klepnięcie, żeby była ta oficjalna zmiana i już wtedy ja jakby nie mogę uderzyć przeciwnika, tylko Dominik może uderzyć tego przeciwnika. Jak wam się tak dobrze współpracuje, czy wy planujecie jakąś walkę jeszcze razem? O pas. Tak? Ja uważam, że z Dominikiem, bo to jest naprawdę sportowy rywal, pójdziemy po pas tej federacji, więc albo ja, albo Dominik w końcu, finalnie na tej drodze sportowych frików to będzie ten pojedynek. Właśnie, bo jak rozmawiałam z tobą właśnie po konferencji, było mówione, że jeżeli Dominik wygra swoją walkę, to walczy z tobą. Tak? Wiesz co, ja tak naprawdę myślę, że jedna, dwie walki jeszcze są, możemy sobie polecić, powykluczać innych pretendentów i zrobić to show jako taki piękny sportowy pojedynek na koniec o pas. Tak może być i to jest niewykluczone. Myślę, że jak federacja przygotuje pas, prime, mam nadzieję, że już zamówiony jest pas do produkcji, bo albo ja, albo Dominik sięgamy po niego. Mhm. Się cieszę, po prostu to jest niesamowity dzień. Jeszcze teraz idziemy się spotkać ze wszystkimi przyjaciółmi i to świętować. No macie, To jest spełnienie marzeń, jak 4 lata temu oglądałem Ambro na pierwszych fejmach. Ja mówię, jak tam kiedyś chcę być, jak chcę kiedyś zrobić takie piękne show, zarabiać te pieniądze, być z tymi wszystkimi ludźmi. To się spełniło i słuchajcie, nie bójcie się marzyć, uważajcie na co marzycie, bo to się spełnia. Mhm. A jeszcze z tej strony mojego mikrofonu, ja mam takie pytanie. A co by było, gdybyś nie sklinczował nogi swojego przeciwnika, jak byłeś w parterze z nim, a on próbował cię dosiąść, bo była taka sytuacja. No, i byłeś bardzo daleko od możliwości wymianki. Ale który no, przeciwnik, który? No, bo ty się... Tak, bo ty go sklinczowałeś nogę jego, on chciał cię dosiąść. Tak. Wziąłeś nogi do góry, sklinczowałeś jego nogę jedną i trzymałeś mocno. I co by było, gdyby w tej sytuacji nie udało ci się skrzyżować jego nogi i na przykład dać się dosiąść, wtedy on ma prawo jakby z tobą się wymienić na środku oktagonu, czy nie, ty musisz... Nie. Właśnie ja dlatego, co tak może dziwnie też trochę wyglądało, że ja próbowałem spod niego dupą wywiercić się, właśnie by ciągle zbliżać się do Dominika. Tak naprawdę nie skupiałem się na walce stricte tutaj i uciekaniu z tej niekomfortowej dla mnie pozycji, tylko na tym, żeby właśnie Dominikowi rękę podać i żeby właśnie była ta wymianka. Czyli te umiejętności parterowe twoje bardzo pomogły w tej walce, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie by był tam dosiadł pełen i no już by było bardzo ciężko. No nie oszukujmy się, on jest ode mnie 20 parę kilo cięższy, a ja go trzymałem od początku rundy, byłem na nim. Jego umiejętności parterowe są zerowe, wiesz o co chodzi. To... Mówię o umiejętnościach Ambro, że on sobie poradził. Bo Ambro jest dobrym zawodnikiem. Ja myślę, że gdybym skupił się może na walce stricte, żeby tutaj prowadzić tą wojnę parterową, to myślę, że ja byłem już bliski słupnięcia. Gdy raz mi się nie udało, jakby nie używałem zbyt dużo sił, no to już drugi raz nie chciałem do tego podchodzić, żeby się nie męczyć, żeby się nie wypompować, bo w mojej głowie raczej tworzył się ten plan, żeby troszeczkę ciągle bliżej Dominika. Już wypełzałem spod Hellboya, żeby tą piąteczkę przybić. Zresztą tam chyba 3 próby były, tak? Jak dobrze pamiętam. Najpierw raz chciałem... Ja muszę być w narożniku i nie mogę sięgnąć. I mówię, no dobra, no to trochę w takim razie trzeba dopełznąć do Dominika, by przybić tą piątkę i żeby była ta wymianka. Dobra, czyli ty, Dominik, teraz w kogo celujesz? Ty w ogóle... Ja w ogóle nie dotknąłem bestii. Ja chcę go jeszcze raz dojechać, także poproszę federację jeszcze raz bestię. A w przyszłości wiadomo, że chcę ubić Marconia. Okay, potem opas z Ambro. A czy według ciebie The Bestia jest dobrym przeciwnikiem dla Dominika, czy powinien użyć kogoś mocniejszego? Mają konflikt, więc mogą go wyjaśnić. Aczkolwiek jeśli oceniamy tutaj umiejętności, no to nie. No ja sobie dosyć szybko poradziłem z Bestią. Raczej tam nie miał nic do powiedzenia, więc myślę, że i Dominik raczej też nie będzie miał problemu. Zobaczymy, może na kolejnej odsłonie Prime'u jednak dojdzie do tych pojedynków, które miały być na początku, czyli ja z Hellboyem, a z Kuwyra z Bestią. Czyli będzie tego podwójne easy win z waszej strony?
Trochę tak, no. Jest, chłopaki również mają czas na przygotowania, teraz mieli go trochę mniej. No nie ukrywam, że wiesz, dzieli nas trochę kilogramów, to nie mało, więc to jest na ich plus, na nasz plus, że my mamy staż treningowy. Ja uważam, że jeśli ludzie będą chcieli takiego zestawienia, jeśli ludzie będą na przykład uważać, że nie wiem, nie fair była ta walka 2-2, że wykorzystaliśmy na przykład te zasady na swoją korzyść, to możemy zmierzyć się w tych pojedynkach, aczkolwiek wykorzystaliśmy te zasady, ponieważ zostały nam dane i tyle. Sami chcieli te zasady. Właśnie, bo na ważeniu był konflikt między wami, że oni mieli problem, żeby się nie zgadzacie na to, żebyście się zamieniali. Tak? Zgadza się. Bardziej to była ich inicjatywa. Żeby się zamieniać właśnie. Dokładnie, no chyba byliśmy po prostu bardziej bystrzy, mądrzejsi, cwańsi i wykorzystaliśmy te zasady na naszą korzyść. Mhm. Czyli wasz game plan był perfekcyjny, można by powiedzieć. Po prostu musieliśmy być skoncentrowani i gotowi na wszystko. Mhm. Dobra. Ty wiemy, w kogo byś uderzył w następną galę, a ty oprócz Hellboya kogoś jeszcze? Jackiewicz. Mhm. Jackiewicz w MMA. Myślę, że to dobry, ciekawy pojedynek. Jackiewicz zresztą jest fajnym gościem, śmiesznym gościem. Ciekawa persona, myślę, że będą śmieszne, ciekawe konferencje i sama walka uważam, że też może być dobra. Jasne, ja wam dziękuję bardzo, gratuluję. Dziękujemy bardzo. I życzę powodzenia dalej.